Nazywam się Magdalena Czusz. Od 15 lat wyczynowo trenuję biegi narciarskie. Oprócz tego specjalizuję się w jeździe szybkie na rolkach oraz trenuję kolarstwo szosowe. Jestem wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski zarówno w biegach narciarskich, zarówno w jeździe na rolkach. Między innymi startowałam też w Mistrzostwach Polski Cudzysław Kowalczyk w sztafecie, zdobywając złoty medal. Byłam reprezentantką kraju na uniwersjadzie w Kazachstanie, więc tych medali trochę mam. Wszystko się zaczęło od rolek. Było lato, jeździłam na rolkach. Przyszła zima, zaczęłam biegać na nartach w moim rodzinnym mieście, czyli Tomaszów Lubelski. No i tak to się wszystko płynnie potoczyło. Rolki latem, zimą narty i tak przez 15 lat mojej kariery trenowałam. Jest to sport dla każdego. No w Polsce dużo łatwiej, nie ukrywam, jest trenować jazdę na rolkach niż narciarstwo biegowe. Praktycznie z roku na rok przybywa tych ścieżek rolkowych. Może jeździć każdy, obojętnie czy to jest dorosły, czy dziecko. No w zasadzie co nam potrzeba, to tylko sprzęt, zdrowie i kawałek asfaltu. Najważniejsze są, wiadomo, rolki, kask, ochraniacze. Bez tego nie polecam wybierać się na rolki. Wracając do rolek, no to warto zainwestować w ten sprzęt, jeśli chodzi o osobę dorosłą przede wszystkim, bo na pewno będzie to sprzęt na lata. Zaczynając jazdę, lepiej się skupić na małych kółkach, porządnym bucie, porządnej szynie, a tak naprawdę potem im więcej będziemy jeździli, to tylko będziemy wymieniali na kółeczka na większe rozmiary. Jest to na pewno dobry trening cardio, można spalić bardzo dużo kalorii, tak jak przy jeździe rowerem, czy to biegając, tylko na pewno mniej obciążające stawy. Moim zdaniem jest to też fajny sposób na spędzenie czasu aktywnie, czy to ze znajomymi, czy to z rodziną, bo praktycznie no, z roku na rok ten sport się rozwija, jest coraz więcej zawodów, czy to dla dzieci, czy to dla dorosłych. W grudniu rozpoczęłam zajęcia z jazdy na rolkach. Jest to nauka totalnie od podstaw, czyli od zera, osoby, które w ogóle nie jeździły na rolkach, ale też dla osób jeżdżących, które chcą doskonalić swoją technikę jazdy, poruszać się lepiej, sprawniej, szybciej. Oczywiście prowadzę zajęcia indywidualne, prowadzę zajęcia grupowe, jeździmy od poniedziałku do soboty w miarę możliwości. Staramy się, żeby to było w miarę, jeśli chodzi o zajęcia grupowe, żeby to się odbywało systematycznie co sobotę. Najważniejszym trikiem to trzeba umieć porządnie stać na rolkach, czyli prawidłowa postawa, żeby jeździć na w miarę ugiętych nogach, nogi ugięte w kolanach, żeby największy błąd, który robią rolkarze, czyli jeżdżą na prostych nogach, na sztywnych nogach, na prostych plecach i to wiadomo, kończy się bardzo szybko upadkiem, często nieprzyjemnym upadkiem. Więc najważniejszym i podstawowym trikiem jest jazda na ugiętych nogach, poruszając się, wiadomo, do przodu, no i umiejętność zatrzymywania. Stojąc na rolkach, powinniśmy być na ugiętych nogach, nie na sztywnych, tylko cały czas na ugiętych, plecy pochylone do przodu. Teraz pokazałam jeden z sposobów zatrzymywania, czyli tak zwane hamowanie pługiem, a teraz pokażę kolejny sposób zatrzymywania, czyli tak zwany T-stop. Przejdziemy do slalomu na pachołkach. Teraz pokażę jeden ze sposobów na równowagę i koordynację, jeśli chodzi o jazdę na rolkach, bo nie ukrywam, dużo osób ma z tym problem, szczególnie początkujący, a to jest dosyć istotne ćwiczenie. Zachęcam wszystkich do jazdy na rolkach.